Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, a dzisiaj będziemy tworzyć dom. Ale nie taki zwykły dom, ponieważ będziemy budować dom na 100 kratek dla 8 simów. I nie wiem jak to wyjdzie, a dla jakich simów zaraz wszystko sobie sprawdzimy, ponieważ stworzymy nową rodzinę, wylosuję 8 postaci i właśnie to one będą mieszkańcami tego domu i pod ich potrzeby będzie trzeba ten dom ogarnąć. Dlatego ja sobie włączę tutaj wczytaj grę, ponieważ chcę sobie wejść do zapisu, gdzie normalnie mam takie budowy i inne tego typu rzeczy i wydaje mi się, że wtedy będzie mi prościej sobie to ogarnąć. Oczywiście pamiętajcie o komentarzach i łapkach, jeżeli podobają wam się takie odcinki luźne, to koniecznie dajcie znać, będę wiedzieć, żeby takich nagrywać dla was więcej, a nie tylko serię. I pamiętajcie o możliwości wspierania mojego kanału. Oczywiście za wspieranie bardzo dziękuję. Wspieranie to są dodatkowe bonusy na kanale. Ale pamiętajcie, że nawet jeśli nie możecie zostać wspierającymi, to samo zostawienie komentarza, łapki czy obejrzenie reklamy jest równie ważne, więc za to też wam bardzo dziękuję. Lecimy sobie do tworzenia sima i będziemy tych simów losować z tak zwanej galerii, bo nie wiem, czy o tym wiecie, czy tak zwanej ogólnie galerii, bo nie wiem, czy wiecie o tym, że tutaj jak klikniecie, to losuje wam się sim z gry. Natomiast tutaj, kiedy klikacie, to macie losowanego sima z galerii. Dlatego klikamy sobie pierwsze losowanie i zobaczymy, kto będzie pierwszym mieszkańcem naszego domu. Aha, no ja mam połączenie z siecią. O, niewiele się zmienił. To jest pierwszy nasz mieszkaniec. Piegowaty blondyn i kurde, ej, on ma nawet bardzo taki ciekawy nos, bym powiedziała. Nie jest najgorzej. Lecimy do kolejnej postaci, dodaj nowego sima. Ja wolę losować z galerii, bo tutaj wiadomo, są jakieś rzeczy wyprodukowane przez grę, a my chcemy takich faktycznych, realnych mieszkańców, czyli simów, których inni simomaniacy udostępnili. Uuu! Ej, on jest świetny. Dobra, mamy już dwójkę simów. On jest naprawdę świetny. Wow! Ja pierdzielę. Ej, naprawdę ten jest genialny. Lecimy sobie teraz do trzeciego sima. Mamy kobietkę wreszcie. Rudowłosą, czerwonowłosą. Też bardzo fajnie wygląda. Taka chyba z podstawy typowo. Lecimy do następnego sima. Kolejnego faceta i do tego jest to wampir! Uuu, dobra, ciekawe. Kolejny sim, kto będzie jeszcze mieszkańcem naszego domu. Uuu, kolejna kobitka. Zaraz będę jeszcze patrzeć sobie na cechy, jakie dokładnie tutaj mamy. Mamy na razie piątkę, lecimy do szóstego. Żadnego dziecka nie będzie. Kolejna wampirzyca. Okej, ale szkoda, że nie ma żadnego dziecka tutaj. Halo! Dorosła kobitka kolejna. Żadnego dziecka, żadnego emeryta, nic. Dobra, mamy następną panią. I to by było tyle, jeżeli chodzi o naszych simów, ale myślę sobie, będziecie małżeństwem. Z ciebie zrobimy nastolatka. Z ciebie zrobimy nastolatka. Z ciebie zrobimy dziecko. I z ciebie zrobimy nastolatka. I nie chcę nic mówić, ale dopiero teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Swoją drogą uwielbiam tę działkę, bo ona jest naprawdę piękna, to jest nasza prywatna wyspa. Można sobie mieć prywatną wyspę i nie płacić za nią jakoś nie wiadomo ile. Ale bardzo bym chciała, żebyście wy sobie tutaj gdzieś podeszli. Podejdźcie sobie, podejdźcie wszyscy, żebyście mi nie przeszkadzali. I teraz dopiero zaczyna się nasze prawdziwe wyzwanie. Idźcie wszyscy, idźcie tutaj. Ty też idź. I babcia, ty też idź. Halo, ty też. Podejdź. Nasze wyzwanie cudowne. 8 losowych simów. Szkoda właśnie z tym wiekiem, bo naprawdę byłam przekonana, że wylosuje mi się coś w innym wieku. Bo jak losowałam wcześniej, to nie było problemu, no ale żeby nie było tutaj, że oszukuję, lecimy sobie do malutkiego domu mieszkalnego i pamiętajcie, że są 3 poziomy. My robimy dom do 100 kratek. Więc lecimy
Z tym 100 kratek 8 simów. Nie wiem, czy to będzie w ogóle możliwe, żeby stworzyć, ale mniej więcej... Kurczę, no to jest dosyć dużo, jeżeli chodzi o dom. Jeszcze ten dom nie może być taki brzydki, bo to byłoby też takie odwalenie tego, wiecie, na odwal się nie byłoby za fajne, więc zrobimy sobie tutaj tak. Mogłoby być lepiej, jeśli chodzi o bryłę, nie jest to jakieś zabójcze, ale najgorzej chyba też nie jest. Zrobimy taki basic z niego. O, bo najważniejsze jest w sumie tutaj wnętrze w tym domu, tak myślę, że wnętrze to jest coś, co najbardziej nas wszystkich będzie tutaj interesować. Oczywiście musimy sobie zrobić schody, bo schody być muszą, a normalnych też nie mogę do końca zrobić, takich balkonów, ponieważ jak wiecie, wykorzystałam 100 kratek tutaj na przestrzeń, na całą wielkość tego domu, więc nie mogę tutaj nic więcej dodać. Jeśli chodzi o kolumny, to myślę, że też sobie tutaj takie położymy, bo tak jak wspomniałam, to będzie taki zwykły, rodzinny dom, jeśli chodzi o bryłę. A jeżeli chodzi o takie rodzinne domy, no to ja po prostu kocham te bryły ozdabiać kolumnami, tak właśnie w tych miejscach. Zresztą, kto ogląda mój kanał od dłuższego czasu, ten wie, że to jest bardzo taki klasyk u mnie.
No i słuchajcie, mniej więcej nasz dom z podstawy dla 8 simów będzie, ponieważ ja tak na początku sobie myślałam, że zrobię go bez jakichś tam ograniczeń z DLC, ale tak w trakcie budowania jakoś wyszło, że można go zrobić z podstawy. Nie jest może jakiejś zabójczej bryły, bo zrobiłam go dosłownie w 20 minut, ale jako taki basic idealnie. I to jest dom dokładnie na 100 kratek i tutaj będziemy teraz rozmieszczać w domu pomieszczenia tak, żeby te 100 kratek było zapełnione i żeby każdy znalazł jakieś tam miejsce dla siebie i sobie żył i żeby dom był funkcjonalny. Więc zaczynamy od tego, że tutaj mamy wejście i tu jest idealna wnęka na łazienkę. Oczywiście są wielkie okna, więc u mnie to klasycznie wielkie okna w łazience. Kto by się dziwił. Do tego tutaj bym zrobiła sobie kuchnię z jadalnią. To chyba byłoby takim najlepszym rozwiązaniem, ponieważ te pomieszczenia podzieliłabym sobie mniej więcej chyba... Tak? Nie, bo to źle by wyszło. Potrzebujemy na pewno tutaj sypialni. Potrzebujemy na pewno tutaj też, myślę, jakiejś kolejnej sypialni. I potrzebujemy też na pewno salonu, więc ja bym zrobiła to tak. A nawet bym zrobiła to tak. Czyli tu by była jedna sypialnia, tu druga sypialnia, tu trzecia sypialnia, tu łazienka i salon. I w tej sypialni byliby dziadkowie, w tej sypialni byliby rodzice. Czyli już czwórka simów i tutaj ktoś mógłby z dzieci być. Natomiast dalej zrobilibyśmy sobie, nie wiem właśnie tylko czy schody? Może schody? Schody byłyby chyba dobre. Tylko właśnie, bo one tak by średnio nam wystawały, a dobrze by było, gdyby tak nam nie wystawały. Coś w tym stylu było, ale tutaj to jest raczej niemożliwe, żeby to tak wcisnąć. No schody byłyby na pewno przyjemniejsze w tym domu niż drabina, ale drabina daje nam więcej miejsca, więc może faktycznie jednak zrobimy drabinę. I tą drabiną będzie się wychodziło na piętro i ja bym tę drabinę jednak stąd wyniosła. To gdzie ona powinna być umieszczona, żeby w miarę nam nie przeszkadzało? To tutaj? Albo nawet powinna być obrócona w ten sposób. I wtedy mamy na piętrze znowu kolejne pomieszczenia. I tak, dwójka, dwójka, jedno... No myślę, że tutaj też by była łazienka. I myślę, że... To też można tak podzielić, tak? Chyba tak. Tylko czy to wszyscy będą mieć teraz miejsce w tym domu? I powiem wam, że jeśli chodzi o ten dom, to jednak zdecydowałam się, że usunę stąd ten pokój. Tutaj zrobimy pokój dziecka, tutaj będzie pokój rodziców. Natomiast tu będą dziadkowie, a dwie nastolatki będą mieć pokój razem, dlatego że nie byłoby salonu w tym domu. A wydaje mi się, że to tak trochę średnio by było, jakby nie było salonu. No musi być miejsce, bo w kuchni i tak wszyscy nie usiądą, nie będzie tyle miejsca. Natomiast jak dodamy jeszcze tutaj kanapę, to ktoś będzie mógł iść do salonu i zjeść na kanapie, chociaż wiem, że w ogóle w niektórych domach to chyba zakazane tak jeść, że koniecznie musisz przy stole w kuchni. Znaczy, u mnie tak nie ma w domu, nigdy tak tego, czegoś takiego nie miałam, żeby ktoś mi mówił, gdzie mogę jeść, a gdzie nie. Ale wydaje mi się, że jest wiele takich domów, w których właśnie nie przeszłoby żarcie czegokolwiek poza kuchnią i stołem w kuchni, ale tak, zrobilibyśmy tutaj kanapę i tutaj byśmy zrobili taką kanapę większą, albo odwrotnie. Tu zrobilibyśmy trójkę, a tu zrobilibyśmy dwójkę. Dobra, to ma taki vibe podstawy Simów, że aż szok. Dosłownie szok, ale jest salon, jest kuchnia, więc jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. I teraz pozostanie nam zrobić tutaj sypialnię główną i zaczęłam się obawiać jednej rzeczy, o której nie pomyślałam wcześniej. Zaraz wam powiem. Ta rzecz polega na tym, że przecież czy nam się tutaj zmieści łoże takie podwójne? Bo... Znaczy tak biorę teraz to, no tak, zmieści się tylko i wyłącznie to łóżko w tym pokoju. A gdzie będą szafy?
Bo tak trochę średnio, simowie teraz mogą spać w ten sposób, ponieważ jeden sim się przesuwa do ściany, kiedy drugi chce wejść, ale nie zmienia to faktu, że w tym pomieszczeniu zmieści się tylko i wyłącznie to łóżko. Więc oni tutaj będą tylko sobie spać i tyle, i nawet nie będą mieć żadnej szafy, bo chyba w podstawie nie ma takiej małej szafy. No jest CC, ale albo tutaj z uniwersytetu, czego nie będę przecież wykorzystywać, jest to niby. Ale to jest taka malutka szafa. Ja nie wiem, czy to będzie funkcjonalne, jak ja to tu umieszczę. Nawet jak taki dzidziuś wygląda ta szafa. Ale może będzie funkcjonalne, jak to tu dam? No, nie wydaje mi się. Chyba to będzie sypialnia bez szafy. Chyba będą musieli sobie pożyczać miejsce na ubrania od kogoś innego, z innego pokoju. Więc nie wiem, czy się ucieszą, ale za to zrobimy tutaj chociaż to i damy oświetlenie. Oświetlenie, nie wiem, to nie jest z podstawy, to jest z modów. Niedobrze, nie chcemy z modów. Może być to. I tutaj poproszę jeszcze jedną minimalistyczną zasłonę. Dobra, lecimy do kolejnego pokoju i kolejnym pokojem jest pokój dziecka. I wydaje mi się, że to będzie pokój tej dziewczynki. Bo nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, mamy tutaj tego toddlerka. Czy nie toddlerka w sumie, to jest dziecko szkolne. I tutaj chyba umieścimy pokój i tutaj chyba będę mogła wcisnąć... Tak mi się wydaje, szafę, więc przynajmniej ci z tego pokoju będą przechowywać ubrania w szafie dziecka, a dziecko nie będzie mieć gdzie trzymać swoich, ale w końcu dziecko, nie? To po co mu więcej? No, zobaczymy, bo to też nie jest powiedziane, że ja to wszystko... Jezu, ej, nie wcisnę! Tutaj szaf nie będzie w tym domu. No ale przecież gdzieś muszę coś umieścić. To są tylko pokoje, w których smutną egzystencję będą prowadzić ci simowie, bo nic więcej się tu nie zmieści. A już się bałam, że będzie za prosto, a jednak zapomniałam o tym, jak wielkie są meble w Simsach. I te wymiary, żeby wszystkie się wszystko się dopasowało, o. Jakże miło taki pusty dom mieć. I łazienka. Łazienka też będzie sporą zabawą. Ponieważ ona tutaj jest dosyć wąska, ale tutaj wystarczyłoby nawet, żeby była sama toaleta, chociaż ja sobie nie wyobrażam mieć jedną łazienkę na 8 osób. Przecież ja bym chyba, nie wiem, wyprowadziła się. No bo gdzie 8 osób w jednej łazience? Wiecie, jakie to byłyby kolejki z rana, żeby skorzystać z niej? Dobra. No i musimy coś tutaj zrobić. No na pewno będzie to na jednym i drugim oknie, żeby można było mieć prywatność podczas korzystania z toalety chociażby. Uwielbiam robić łazienki takie przy oknach, zawsze mnie to bawi. I tutaj chyba nic więcej nie zmieszczę. Czy można tutaj dać umywalkę zaraz naprzeciw kibelka? Żeby to tak funkcjonowało? Nie wiem. Nie wiem, ale zaraz się dowiemy. Chyba nie, ale wiecie, co by można chyba zrobić? Przyczepić kibelek do okna. I wtedy chyba będą mogli tutaj wejść. Tak, tak mi się wydaje. Nie ma co, super, super toaleta. Super toaleta, wcale tutaj nie przeszkadza, że pół okna zasłania. Gdzieżby, każdy by chciał. Jak to jest, że ten dom podoba mi się i nie podoba jednocześnie? Z jednej strony spoko, ale z drugiej strony... Dramat. Ale? No... No
Chyba jest dobrze. Nie wiem, czy to na pewno było tak, jak myślę, że trzeba było dosunąć te toalety do ściany, ale pamiętam, że jak się budowało kompaktowe domy, to był jeden z takich patentów, który miał działać na to, żeby dom był funkcjonalny. Lecimy sobie teraz tu, skopiuję sobie tę ścianę, żebyśmy sobie pomalowali pokoje i myślę, że pozostałe ściany, nie wiem, jakikolwiek tutaj kolor, to akurat jest mniej istotne, bo to ma być nie zrobione takie, wiecie, brzydko, tak jak mówiłam, ale też nie przesadzajmy, bo to nie sens jest w tym, żeby tutaj nie wiadomo co robić. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, skończyłam. Chyba. Musimy przeliczyć, czy na pewno jest 8 łóżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8 miejsc do spania. Jeżeli chodzi o rozrywkę, to jedyną rozrywką tutaj w tym domu był telewizor, ponieważ nigdzie nie było miejsca, żeby dać zabawki i komputer, co jest trochę takie średnie, że tylko to. Więc postanowiłam jeszcze na zewnątrz umieścić tutaj drabinkę, umieścić teleskop i umieściłam jeszcze dwie donice, gdyby ktoś coś chciał hodować. A ja włączam tryb życia i idziemy sprawdzić, czy aby na pewno tutaj wszystko da się zrobić. Więc ty chodź, podasz obiad, możesz zrobić makaron z serem. Ty w tym czasie pójdź się tutaj odprężyć. Ty w tym czasie... Co ty tutaj masz? Flirtować. Sobie oglądaj telewizję. Ty w tym czasie pójdziesz sobie usiąść. Ciebie bym prosiła, żebyś... nie wiem, co zrobił. Tutaj sobie pograł może na komputerze. Będziemy sprawdzać. Graj w grę. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o ciebie, to ty możesz sobie obserwować niebo, a ty mała możesz tutaj podejść i do łazienki. Sprawdzisz, czy możesz skorzystać i umyć ręce. Także patrzymy, wszyscy powoli wchodzą do domu. Ten się wbił wprawdzie, ale... Dobra, ty jesteś tutaj, ty tutaj. Sobie siedzisz, ty idziesz przy komputerze posiedzieć. Czy ktoś na piętro wyszedł? Nie, nikt nie wyszedł, więc chodź ty. Halo, ty. Nie obserwuj już nieba, ponieważ chciałabym, żebyś tutaj wyszła i, nie wiem, skorzystała tutaj. Z toalety. Mała mnie najbardziej interesuje, czy pójdzie umyć ręce. Działa! Jest funkcjonalne! Ej, wszystko tutaj działa! Wszystko tutaj działa, tylko podejrzewam, że chyba na tych podwójnych łóżkach, które są dosunięte do ściany, nie da się robić barabara. Tak coś mi się wydaje. No tak, na nich się nie da robić barabara, więc tutaj już więcej simiątek by nie było, ale spać powinno się dać, z tego co pamiętam. Chodź, podejdź tu. I idź spać. No tak, przesuwają się, ty spokojnie idziesz tutaj też spać do łóżka swojego. Ej, dobra, wszystko działa, udało się. 8 Simów ma swój własny dom na 100 kratek. No i udało się, zadanie nie było jakieś super trudne, ale nie powiem też, żeby było super banalne. Nie wiem, może trzeba spróbować zrobić na 60 kratek, ale nie wiem, czy to byłoby w ogóle funkcjonalne i czy dałoby się w czymś takim żyć, bo jakiś komfort życia też być musi. Ja Wam dziękuję, pamiętajcie o zostawianiu komentarzy i łapek. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów na moim kanale, to jest to konieczne. Trzymajcie się cieplutko, cześć!